poprzednim odcinku. Jeśli powiesz coś Teresie, pokażę policji obciążający cię list Rafaela. Nie boję się tego listu. Jeśli nie wrócę do koncernu, porozmawiam z Teresą. Nie mam wyjścia. Twoja matka zgodziła się wycofać zarzuty pod warunkiem, że wyjadę. Przykro mi z powodu dziecka. Mam cię wsadzić do ciupy? Chciałaś zabić mnie i moje dziecko. Mam dość twoich intryg i kłamstw. Nie chcę cię więcej widzieć. Co takiego? Słyszałaś? Wynoś się raz na zawsze z tego domu. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia, reżyseria, nic nie powiecie? Nie staniecie w mojej obronie? Milagros ma prawo tak postąpić. To jej dom. Ma prawo? O czym ty mówisz? Ja jestem jedyną panią tego domu. Nie pamiętasz ostatniej woli swojego brata? Rafael nie żyje. Decyzja została podjęta. Nie możesz tu pozostawać ani chwili dłużej po tym, co próbowałaś zrobić. Ja na to nie pozwolę. Moja cierpliwość wreszcie się wyczerpała. Od kiedy tu jestem, znęcałaś się nade mną i wykorzystywałaś moją dobroć. Ale to koniec. Jasne? Nie mam dokąd pójść. To nie mój problem. Pamiętasz? Nie mam dokąd pójść. On też. Gdzie mamy mieszkać? Na ulicy? Pod mostem? Nie wyrzucam wujka i waszych dzieci. Mogą zostać. Są moją rodziną. Mylisz się. To moja rodzina, nie twoja. Nie będę się poniżać. Chodźmy. O co chodzi, nie słyszałeś? Ależ tak, słyszałem. Więc chodźmy, nie zamierzam nigdzie iść. Synku, musimy jechać na lotnisko. Idź już. Pojedź do Macareny. Powiedz jej, co się stało. Proszę cię. Dobrze. Jeszcze jedno. Opiekuj się moim motocyklem. Nie martw się. A jeśli chodzi o Gringo...
Juanito. Jędza. Ty kłamliwy tchórzu, opuszczasz mnie w potrzebie. Przestań, milcz. Jesteś taki sam jak on. Ta sprawa dotyczy tylko Lucrecji i mnie. Wiedziałam. Sprzedajesz lata naszego małżeństwa za miskę strawy. Nie zmuszaj mnie do mówienia. Nie boję się gruźb. Milagros wyrzuciła mnie na bruk, więc idź do kochanka. Możecie zamieszkać w nędznym hoteliku, w którym się spotykacie. Niczego nie zrozumiałeś. Niczego. Wystarczy. Dość przemocy. Masz. To pozwoli ci przeżyć do czasu, aż znajdziesz pracę. Myślisz, że przekupisz mnie jałmużną? Ty przybłędą. Dobrze. Podrego. Zaczekaj. A teraz odejdź. Jeszcze się policzymy. Wynoś się. Skończ to żenujące przedstawienie. Tobie też nie ujdzie to płazem. Ani tobie. Wszyscy zapłacicie mi za to. Przywykłaś do większych luksusów. Nie wiem, jak możesz pracować w takich warunkach. Gdzie moja sekretarka? Sekretaria? Żartowałem. To wspaniałe miejsce. Przynajmniej będę miał tu spokój. Lepsze to niż praca w dużej firmie, w której liczą się tylko układy. Kiepsko kłamiesz, ale wybaczam ci. No, José Antonio, realmente aprecio esto. Ja naprawdę doceniam te szanse. Siedzenie w domu i ciągłe rozpamiętywanie mogłoby mnie doprowadzić do szaleństwa. Można? Oto pan Raimundo, twój pierwszy klient. Pan José Antonio Wilson, najlepszy w tym kraju znawca prawa handlowego. Nie przesadzaj. Proszę usiąść. W czym mogę pomóc? Pójdę już, mam dużo pracy. Tylko nie mów nic policji. Na pewno tego chcesz? Tak. Nie chcę oskarżać siostry ojca. Próbowała cię zabić. To przestępstwo. Zrobisz to, co mówię? Tak. Choć się z tym nie zgadzam. Dogodzić. Może pani tu wysiąść? Tutaj? Tak daleko od szpitala? Szpital jest o dwie przecznice stąd. Nie chcę tam jechać, bo utknę w korku. Rozumiem, że smuci pana wyjazd syna, ale gdyby został, trafiłby do więzienia.